Dzień dobry państwu. W minionym tygodniu, to jest od 31 stycznia do 6 lutego bieżącego roku do stanowiska kierowania komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głupczycach wpłynęło 9 zgłoszeń, które dotyczyły trzech pożarów, pięciu miejscowych zagrożeń oraz jednego alarmu fałszywego. W działania interwencyjne zaangażowanych było łącznie 69 strażaków oraz 21 pojazdów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu Głupczyckiego. I tak oto w poniedziałek, 31 stycznia, kwadrans przed godziną 16, strażacy z jednostki OSP w Kietrzu zostali zadysponowani na terenie swojej miejscowości na ulicę Górską, w celu usunięcia z drogi konaru drzewa. Tego dnia po godzinie 16 funkcjonariusze z Gupczyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej zostali wezwani do jednego z mieszkań położonych na terenie miejscowości dzbańce osiedle. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastali osobę zgłaszającą, od której uzyskali informację, że wewnątrz mieszkania na podłodze leży poszkodowana kobieta, która nie jest w stanie poruszać się samodzielnie. Strażacy natychmiastowo przystąpili do działań zmierzających do sforsowania drzwi przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W tym czasie na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. Po otwarciu mieszkania ratownicy medyczni w asyście policjantów weszli do jego wnętrza, udzielając kobiecie niezbędnej pomocy, a następnie poszkodowana została przetransportowana do szpitala. W minioną środę 2 lutego po godzinie 13 zostaliśmy powiadomieni o zapaleniu się sadzy nagromadzonej w przewodzie kominowym jednego z domów jednorodzinnych usytuowanych w Wojnowicach na ulicy Okrężnej. Interweniujący na miejscu zdarzenia strażacy rozstawili podnośnik hydrauliczny w celu uzyskania dostępu do szczytu komina, podali strumień proszku gaśniczego przez wyczystkę oraz prąd wody za pośrednictwem lancy kominowej do wnętrza przewodu dymowego. Wykorzystano również posiadany zestaw kominiarski w celu strącenia sadzy oraz kamerę termowizyjną umożliwiającą kontrolę temperatury komina. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach budynku dokonano stosownych pomiarów, które wykluczyły obecność w nich tlenku węgla. Podobnym w swym zakresie działania związane z pożarami sadzy w kominach prowadziliśmy również w piątek 4 lutego po godzinie 17 w Chruścielowie oraz przed godziną 19 w Baborowie na ulicy Wąskiej. Również w piątek 4 lutego kwadrans przed godziną 10 w Ciermięcicach dwa zastępy strażaków z Głupczyckiej JRG oraz OSP Pietrowice uczestniczyły w działaniach, których celem było zabezpieczenie na dachu stodoły naderwanego w wyniku silnego wiatru arkusza blachy zwisającego niebezpiecznie nad jezdnią. Tego dnia, przed godziną 14, w Bogu strażacy z miejscowej jednostki ORS OSP wraz z ochotnikami z Baborowa i funkcjonariuszami z Głupczyc podejmowali działania interwencyjne zmierzające do usunięcia niebezpiecznie przechylonego drzewa opartego na innym, które stwarzało zagrożenie dla użytkowników Placu Zabaw. To na dziś wszystkie informacje. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień.